Cześć, z tej strony Krzysiek, witam Was podczas kolejnego vlogu po Japonii. Z racji tego, że właśnie się udaję do dentysty, chciałbym do Was porozmawiać na temat lekarzy, specjalistów oraz dentystów, jak to wygląda właśnie system w Japonii, jeżeli chodzi o zdrowie. Bo w Polsce oczywiście system zdrowia jest za darmo, to znaczy musi się płacić to poprzez podatki i czasem dosłownie musicie czekać aż do śmierci, aby udać się do specjalisty. W Japonii wygląda to całkowicie inaczej. System zdrowotny nie jest za darmo. W Japonii płaci się daną stawkę od tego, ile się zarabia. Więc na przykład jeżeli ja przyjechałem ponad 3 lata temu do Japonii na wizie Pracuj Zwiedzę, gdzie na początku nie pracowałem, moja składka wynosiła jedyne 1500 jenów, czyli około 40 paru złotych za składkę ubezpieczalną i dostaje się taką małą różową karteczkę, która się nazywa Hokensho, czyli karta ubezpieczeniowa, i w zależności gdzie mieszkacie w Japonii, kolor i wzór tej danej karty może się bardzo różnić. Ale oczywiście jak zacząłem zarabiać więcej, to ta stawka, którą się płaci miesięcznie, wzrosła. I teraz płacę, aby Was nie skłamać, około 900 zł na miesiąc za taką składkę, więc w zależności od tego, ile zarabiacie, tyle będziecie płacić. I teraz zastanawiacie się, czy to się w ogóle opłaca. Więc jeżeli chodzi o ten cały system, w Japonii wygląda to tak, że każdy musi płacić, to nie jest za darmo. I nawet idąc do lekarza, dalej zapłacicie za wizytę. Ale teraz ta wizyta będzie kosztować Was tylko 30% całej kwoty wizyty. Tak samo jeżeli chodzi o kupowanie lekarstw, zapłacicie tylko 30% z całej ceny. Więc mimo że płacicie na te składki sporą sumę pieniędzy, czy mniejszą, to dalej musicie płacić za wizytę. Ale teraz jest taki jeden bardzo dobry bonus tego, że by zobaczyć lekarza czy specjalistę, nie czekacie. Oni od razu Was wysyłają. Na przykład opowiem Wam historię z tego. Miałem 2 cysty na pośladkach, bardzo niewygodne. Jak leciałem do Japonii, to normalnie nie mogłem wysiedzieć w samolocie, bo były w takich miejscach, że po prostu było mi bardzo niewygodnie. I teraz, mieszkałem w Anglii. W Anglii powiedzieli mi, że moje cysty są za małe, że ich nie wytną. Do Polski pojechałem, lekarz powiedział mi, że muszę pójść to prywatnie zrobić i od cysty zapłacę około 2000 zł. Po przyjeździe do Japonii poszedłem do mojego lekarza. Lekarz zobaczył, wysłał mnie od razu do specjalisty, tak zwany HIFKA, czyli dermatolog. Poszedłem do dermatologa, dermatolog wysłał mnie tego samego dnia do głównego szpitala, gdzie pobrano mi krew. Zobaczył mnie główny dermatolog tego szpitalu i tydzień później już leżałem na łóżku operacyjnym i mi wycinali obydwie cysty. I teraz, jeżeli byśmy podsumowali koszt tego wycinania tych cyst w Polsce, no to dobre ponad 4000 zł. Ja tutaj zapłaciłem za paręnaście wizyt u lekarzy, za jakieś leki, za opatrunki, za całą tą oprawę z wycięciem, gdzie były dwóch lekarzy, operowali mnie, tego się pielęgniarki i tak dalej, i tak dalej. Cały koszt wyniósł mnie 700 zł. I więc według mnie to się naprawdę bardzo opłaca, opłacanie tego systemu zdrowotnego w Japonii. Chociaż ja tak często z niego nie korzystam, bo nie choruję, odpukać oczywiście. Ale mimo wszystko wiem, że jeżeli coś się stanie w moim życiu, to mogę pójść na spokojnie i po prostu nie muszę się bać lekarza, że coś się, nie wiem, lekarz się oburzy, bo przychodzę za często, bo mam mały problem. Nie ma takiego problemu, idziecie do lekarza, on wszystko Wam załatwia. I w Japonii jeszcze mają tą tendencję, że dają Wam więcej leków niż Wam potrzeba. Ale teraz znowu te leki japońskie są dość słabe, bo mimo wszystko Japończycy mają troszeczkę inaczej zbudowane ciało, więc czasem, jeżeli chodzi o leki, muszę brać podwójne dawki. I teraz, jeżeli chodzi o dentystę, to dokładnie ten sam system. Musicie pójść do dentysty, zarejestrować się,
i znowu, cokolwiek byście nie robili, zapłacicie 30% za to, za lekarstwa czy za jakieś zabiegi. Oczywiście są zabiegi, które są niepokrywane przez ubezpieczenie. Dla przykładu implanty. Implanty są bardzo drogie, jak możecie sobie wyobrazić, i to już musicie zapłacić z własnej kieszeni, więc na to trzeba pozbierać pieniądze. Jeżeli chodzi o operacje plastyczne, to tak samo z własnej kieszeni, na to nie dostaniecie pieniędzy ze składki zdrowotnych. Więc są pewne limity tego systemu, ale to większość rzeczy takich podstawowych, czy nawet groźniejszych, są w tym pokryte. I to jest system zarządzany przez Urząd Miasta, jest kolejny system krajowy, który jest znacznie droższy, tak zwany Shahaihoken, i dostaniecie go tylko, jeżeli będziecie stałymi pracownikami danej firmy. I teraz wasze składki będą bardzo drogie, więc powiedzmy 40%, może nie 40, ale około 30% moje wypłaty by zniknęło, ale w tym już będzie zapłacony podatek, ubezpieczenie i emerytura. Cała taka składka. I jest taki tego jeszcze plus, że w razie czego, jeżeli stracicie pracę, to dostaniecie dość dobre pieniądze przez kolejne pół roku, abyście mogli sobie spokojnie znaleźć pracę. I teraz składki emerytalne, jeżeli chodzi o coś jak Shahaihoken, są bardzo wysokie, więc powiedzmy, jeżeli ja bym płacił tylko lokalne ubezpieczenie i lokalną emeryturę, to powiedzmy moja emerytura by wynosiła około 60 tysięcy jenów, czyli bardzo malutka, nie byłbym nawet w stanie wynająć pokoju w Tokio, to płacąc Shahaihoken dostaniecie w sumie około 200 tysięcy jenów na miesiąc i za to już można spokojnie żyć. Oczywiście dostaniecie dobrą emeryturę kosztem tego, że przez pierwsze 40 lat płaciliście bardzo wysokie składki. Ma to swoje plusy i minusy i emeryturę dostajecie w Japonii w wieku 65 lat. Mam nadzieję, że tak długo dożyję, ale zobaczymy. Póki co ludzie jeszcze mówią, że jeszcze w tym roku może być dość spore trzęsienie ziemi, więc zobaczymy, jak to będzie z tym życiem. Ale też chcę wam opowiedzieć coś na temat zębów w Japonii, tak mówiąc, szczególnie że idę teraz do dentysty. Więc dentysta, do którego idę, był moim uczniem. Ja go kiedyś uczyłem języka angielskiego przez ponad półtora roku, doktor Yukihito. I on jest specjalistą w mikrochirurgii dentystycznej i implantach. Bardzo mądry człowiek i jest to jeden z niewielu japońskich dentystów, który mówi po angielsku. Naprawdę jest mało miejsc w Japonii, gdzie będziecie mogli pójść do lekarza i mówić po angielsku, chyba że pójdziecie do amerykańskiego lekarza, ale nie zawsze ci amerykańscy lekarze są pokrywani poprzez ubezpieczenie zdrowotne. Czasami musicie płacić wszystko z własnej kieszeni, więc trzeba dobrze poszukać. Chociaż też czasem większość lekarzy tak naprawdę w Japonii powinno mówić po angielsku, ponieważ oni mają testy na język angielski, aby zostać w ogóle lekarzem. Ale testy i umiejętność mówienia są dwie różne rzeczy, dlatego też się nie spodziewajcie za dużo. I teraz Japończycy mają bardzo złe zęby. Szczególnie, że ich kość zębna jest całkowicie inna od naszej. Większość ludzi się po prostu już rodzi z żółtymi zębami, dlatego ich szczęki są bardzo małe, dlatego też zęby są bardzo krzywe i bardzo często ludzie muszą wywalać naprawdę kupę kasy, aby sobie naprostować zęby. I teraz jedna z takich bardzo, nie wiem, małych ciekawostek jest w Japonii takie coś jak jaeba. Okay? Jest to typ zęba, który wyrasta z górnych dziąseł. Jest to jeden z kłów. I w Japonii jest to symbol młodości, dlatego też dość sporo kobiet zatrzymuje te zęby. Nie są one usuwane, chociaż jeżeli chodzi o ze względów zdrowotnych powinny, ponieważ one mogą naciskać na inne zęby, korzenie i tak dalej, powodować inne schorzenia. To mimo wszystko większość kobiet zatrzymuje te zęby. Jest to tak zwany znak młodości. Dlatego nawet starsza kobieta, jeżeli ma tą jaebę, to wygląda na bardziej młodą i do sporo aktorek czy nawet modelek ma tego ząbka. I często w anime możecie go zobaczyć, jeżeli dziewczynie wystaje jeden ząb przez usta, to właśnie jest ten ząb jaeba i jest to symbol młodości. I teraz, jeżeli chodzi o ogólną higienę, to mimo wszystko, że dzieci są uczone mycia zębów i tak dalej, to jeżdżąc japońskimi pociągami warto jest mieć maskę na buzi. Koroną czy po koronie
ponieważ Japończycy za bardzo nie mają zębów i często tak było, że po prostu śmierdziało zgnilizną jakiemuś starszemu panu w garniturze, który stał obok mnie. Jeżeli idziecie zapchanym pociągiem, nie jest to wcale fajne. I tak to właśnie wygląda. Ale jeżeli chodzi o te żółte zęby i ten cały, nie wiem, krzywiznę zębów, to w Japonii jest to bardzo akceptowalne, ponieważ wszyscy to mają. Wszyscy takie zęby mają, wszyscy to robią. Dlatego ten taki urok pięknych, białych zębów nie jest aż tak bardzo promowany. Jeżeli popatrzcie, nie wiem, na plakaty polityków, to często mają bardzo krzywe zęby. Żółtawe, nawet brązowe. Powiedziałbym nawet bardzo zabrudzone. I z tym nie ma problemu, co jest dobre. Nie jest tak jak w Ameryce. Ale dostaliśmy do miejscowości Chitose Funabashi, który się znajduje na linii Odakyusen. I tutaj, w tym właśnie sklepie, są jedne z najlepszych tajaki. Zrobię takie fuła, czyli ciasto jest bardzo miękkie. I dwa smaki custard, czyli budyń wanilowy, albo an, czyli pasta z czerwonej fasolki. I oczywiście, jak widzicie, życie już jest tutaj znacznie bardziej ruchliwe, bo znajdujemy się zaraz przy stacji i jest po około godziny 5, piąta dochodzi, dlatego też dość osób w Tokio skończyło pracować, albo wychodzą do barów i zakai do klubów, dlatego też życie teraz dość bardzo tętni. I w Chitose Funabashi, co jest bardzo dobre, jest dość sporo starych sklepów, izakaje oraz barów. Naprawdę dość duża ilość restauracji. I jeżeli szukacie takiego mniej ruchliwego, mniej zapchanego miejsca niż, nie wiem, Shinjuku czy Shibuya, to warto się udać właśnie do tych mniejszych miejscowości, jak Chitose Funabashi, i odkryć to miejsce, gdzie tylko Japończycy przychodzą, aby zjeść, napić się i będziecie w stanie zobaczyć życie takich typowych Japończyków. Bo mimo wszystko, jeżeli pojedziecie do większych miast, jak Shinjuku czy Shibuya, to jest sporo obcych krajowców. Więc miejsce, które wam polecam, jest właśnie tutaj. Chitose Funabashi Station Odakyu. Linia Odakyu. Możecie złapać ją z Shinjuku i musicie jechać pociągiem normalnym i on was sobie zabierze. Więc jeszcze wam kawałek pokażę. Mój dentysta jest w tą stronę. Do niego zaraz się przejdę. Muszę wybrać pieniądze z banku. Ale zanim dojdę do banku, to jeszcze tutaj wam pokażę, jak wyglądają te właśnie takie izakaje, sklepy. Jest sporo tak zwanych chain, czyli jak sukiya, czyli możecie mieć gyudon, wołowina na ryżu, udon, sushi. Macie zwykłą izakaję, czyli zwykły japoński bar, gdzie wszyscy idą piją. Tutaj macie rzeczy panierce, coś jak a la polski schabowy. Też macie restaurację, która podaje sporo dań z ryby. Normalny market, stary sklep z kwiatami. Rzeczy stacjonarne dla dzieciaków. Przynajmniej klep z karage. Rzeczy domowe. Jak widzicie, wszystko za 100 jenów. Dokładnie to musicie liczyć 110 jenów. Ponieważ zawsze naliczyć podatek osobno w Japonii, więc to jest jeszcze taka jedna rzecz. Tutaj zadałem kiedyś taką właśnie bardzo dobre tonkatsu, czyli schabowy, tylko wersja japońska. Gyoza, tutaj też mamy jedzenie chińskie z tej strony. Herbatę sprzedają japońską czy nie. Jest tam, mamy sklep z mięsem, jest T-Rex. Sklep z masażem i pójdziemy w tą stronę. Jesteśmy na boczu, mamy sobie sklony fryzjer. Za fryzjera musicie zapłacić około 350 zł co najmniej. Nie są tanie. Kafe. Pan parkuje sobie samochód, powodzenia. I to tyle. Pokazałem bardzo malutką część, to ta ogólnie miejscowość sezonu Funabashi, jeżeli chodzi o ilość tych właśnie izakaj czy restauracji, barów, jest znacznie większa. Ale zostawię wam to do oglądnięcia. Sami tutaj przyjedziecie, zobaczycie różne japońskie dziwactwa wokół. I jak zawsze, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania czy komentarze, zostawcie je dla mnie na YouTube. Dziękuję wam bardzo za wspieranie mojego kanału. Mam nadzieję, że możecie udostępniać moje filmiki. Może wasi znajomi też by chcieli się dowiedzieć mało co nieco na temat Japonii.
Ale nic, to na tyle ode mnie. Do zobaczenia podczas kolejnego vlogu i życzę Wam miłego wieczoru prosto z Chitose Funabashi w Tokio. Cześć!